Dzień dobry. W ostatnim czasie z mojego kanału usunęłam kilkanaście filmów. I pomijając to, że byłam niezadowolona z tego, jak one wyglądały technicznie, bo większość z nich pochodziła z moich początków kariery na YouTubie, to był jeszcze jeden czynnik, który sprawił, że je usunęłam. Mianowicie powiedziałam tam coś, czego już dzisiaj bym nie powiedziała, albo dotyczyły artystów, z którymi aktualnie mam zgrzyt i nie wiem, jak o nich mówić. I wywołało to w mojej głowie bardzo dużo różnych rozważań. Z którym chciałabym się dzisiaj z Wami podzielić i poznać Waszą opinię. Nie będę oszukiwać. Jak zaczynałam interesować się sztuką, to tym elementem, który sprawił, że artyści fascynowali mnie najbardziej, było ich życie prywatne to kim byli, jacy byli, jak się zachowywali, co mówili. Oczywiście, o ile tylko można było uzyskać takie informacje na ich temat. No i miałam jakąś taką dziwną skłonność do tego, że jeżeli artyści byli bardzo złymi ludźmi, Fascynowali mnie podwójnie, ponieważ traktowałam to jako bardzo ciekawy temat, taką trochę fascynującą historię, jakąś może podświadomą fascynację bad boyami, bo oczywiście nie przyszło mi wtedy do głowy, żeby szukać jakichś pikantnych smaczków w biografiach artystek. No i w tamtym momencie, mając te 16 lat, nie widziałam w tym absolutnie nic złego. Teraz tych lat mam 10 więcej, przeszłam kolejne lata edukacji. Trochę zmienił się świat, w którym żyję, trochę więcej wiem o świecie, trochę więcej kwestii społecznych zostało omówionych na takim publicznym forum przez te 10 lat i w jaki sposób do mnie dotarły. W związku z czym moje poglądy w wielu kwestiach się zmieniły. No i też zaczęłam zauważać niewłaściwe zachowania w tym, co robiłam w przednich latach. I to był właśnie powód, z który, dla którego usunęłam te filmy, bo padały tam zdania, których dzisiaj nie chciałabym już powiedzieć. To nie było nic wielkiego. Zawsze starałam się tworzyć filmy w taki sposób, żeby nikogo w żaden sposób nie urazić. No, ale zdarzyło się, wyłapałam to teraz po latach, filmów nie ma. Od kilku, myślę, że już teraz lat, obserwuję dyskusje w, zarówno w social mediach, jak i po prostu w mediach, na forach publicznych. No. Na temat tego, jak mówić o artystach, o artystach, którzy byli w kanonie przez wiele lat, byli, właściwie nadal w nim są, są potrzebni do tego, żeby zdać maturę, ale wiemy, że nie byli dobrymi ludźmi i nie chcielibyśmy ich postawy w żaden sposób promować. I to niestety jest problem na bardzo szeroką skalę. I to nie chodzi o to, że ktoś był niemiły i odpyskował pani nauczycielce, jak był dzieckiem w podstawówce, bo uważał się za geniusza. Yy, tylko to są duże rzeczy, często przestępstwa. I robi się tutaj zgrzyt na kilku poziomach. Przede wszystkim, czy współczesnymi kanonami i współczesnymi standardami możemy oceniać ludzi żyjących kilkadziesiąt, kilkaset czasami nawet lat temu. Trudno na to jednoznacznie odpowiedzieć. Do tej pory miałam swój taki wewnętrzny moralny kompas. Nie wiem, na ile on był trafny, ale starałam się sugerować w taki sposób, że jeżeli ktoś zrobił coś złego jeden raz, to było to dla mnie mniejsze przestępstwo niż jak robił to kilkukrotnie. Zresztą mamy różnych seryjnych przestępców, więc chyba nie tylko ja myślę w ten sposób, ale nie jest to wyjście idealne i nie jestem z niego usatysfakcjonowana. A oprócz tego stworzyłam sobie jakąś hierarchię przewinień, które artystom wybaczam, a takich, których nie wybaczam. No ale, jak mówię, tworzyłam je mając lat 16, więc dzisiaj nie ze wszystkimi się moimi ówczesnymi osądami zgadzam. No i też widzę różnicę w osądzaniu moralności kogoś, kto żył w XVI wieku, a osądzaniu kogoś, kto żył w wieku XX. Ponieważ przez te kilkaset lat, które minęło pomiędzy jednym a drugim artystą, bardzo zmieniła się świadomość. I nawet ktoś, kto żył w XX wieku, nie przystaje do dzisiejszej świadomości, ale nadal miał on większą niż ten artysta wcześniejszy. Więc traktowałabym go zupełnie innymi kategoriami, ale to też nie jest idea. I myślałam o tym od dawna. Tak trochę po Macoszemu gdzieś tam czasami przyszła mi ta myśl do głowy, ale nie zagłębiałam się. Natomiast kilka tygodni temu z Maroczek Close, jeden z wybitniejszych współczesnych hiperrealistów, o którym mówiłam wam kilka filmów temu, który parę lat wcześniej został oskarżony przez swoje modelki o to, że podczas sesji malowania dopuszczał się nadużyć seksualnych. W związku z czym po jego śmierci właśnie podniesiono ten temat jak o nim mówić czy mówić tylko z perspektywy tego, że był bardzo dobrym malarzem? Czy mówić też o tym, jak się zachowywał i może w pewien sposób powinniśmy o nim zamilknąć, bo to, czego dokonywał w dziedzinach artystycznych, nie równoważyło się, a tym bardziej nie wynagradzało tego, czego dopuścił się w życiu prywatnym. No i Goss był takim trochę czynnikiem zapalnym w tej dyskusji, ale artystów, którzy mają na swoim koncie bardzo złe rzeczy. Jest naprawdę ogrom. Przywołam tutaj tylko kilku. Możecie ich poszukać na własną rękę. Jest to naprawdę bardzo przytłaczające. No i tak, między innymi jest to Egon Schiele, który trafił do więzienia za przestępstwa seksualne. Jest to mój ukochany Caravaggio, który dopuścił się morderstwa. Jest to Gauguin, który dwukrotnie wszedł w związek małżeński z dziewczynkami poniżej 13 roku życia, wykorzystując do tego swoją pozycję społeczną tego, że był mężczyzną z Zachodu, więc na pewno nie był to związek na równoważnych prawach. Picasso był okrutnym szowinistą i przemocowcem. Salvador Dali uwielbiał Hitlera, czy chociażby Adolf Loos, wybitny teoretek sztuki, którego ornament i zbrodnia są lekturą obowiązkową we wszystkich uczelniach w kraju, które mając Cokolwiek wspólnego z historią sztuki, a który też dopuszczał się wielu nadużyć seksualnych względem nieletnich dziewczynek. Generuje to bardzo duży problem, bo z jednej strony wszyscy oni byli wybitnymi artystami bądź teoretykami. Przysłużyli się do tego, że dziedzina sztuki bardzo mocno się rozwinęła. Często sprawili, że um, Rozwinęła się w kierunku, który nie byłby możliwy bez ich udziału. To są topowe nazwiska, to są artyści, bez których trudno mówić o historii sztuki, ale jednocześnie wynosimy ich cały czas na piedestał i trudno tego nie robić przez ich dokonania, ale może nie powinniśmy tak robić, bo jako ludzie, tak po prostu oceniając ich moralność, nie zasługują na to, żeby żyć w wiecznej chwale i blasku. Jest to bardzo problematyczne, jak to zrobić. No i jest to jeszcze problematyczne z jednego względu. mianowicie z takiego, że ciężar odpowiedzialności za to w jaki sposób, Będziemy postrzegać tych artystów, spoczywa na nas, jako na widzach. To od nas się wymaga, w cudzysłowie, bo nikt tego wprost nie powiedział, ale jest jakaś taka presja społeczna, że na przykład mm, to jest widoczne, zwłaszcza w innych dziedzinach. Na przykład ktoś wyrzuci, że ogląda film Polańskiego i dostanie dziesiątki komentarzy. Jak możesz oglądać Polańskiego, albo słuchać Michaela Jacksona, albo cokolwiek innego? Na pewno znacie tych przykładów mnóstwo i nie muszę tego rozwijać. No, i w przypadku sztuki widzimy analogiczną zależność, która zaczyna się tworzyć, jak ci artyści zyskują szersze uznanie, nie tylko poza osobami bezpośrednio związanymi z historią sztuki. No i moim zdaniem, przerzucanie odpowiedzialności na widza jest bardzo kłopotliwe z tego względu, że y, podobnie jak w przypadku katastrofy klimatycznej, ciężar odpowiedzialności zrzucany jest na pojedynczych konsumentów, a nie na osoby odpowiedzialne za to. Jednocześnie w świecie sztuki trochę trudno wskazać, kto jest za to odpowiedzialny. No bo mamy winić Gertrude Stein, że trochę wylansowała Picasso, czy mamy winić współczesnych kuratorów, że pokazują jego dzieła sztuki. Ale pokazują, bo ludzie chcą je zobaczyć, więc nie idzie tego rozgraniczyć w jakiś dobry sposób. Chociaż zdarzają się już pojedyncze przykłady, jak sobie z tym problemem radzić, i gdy parę lat temu w National Gallery w Londynie była wystawa Gogena, to właśnie przed wejściem na nią znajdowała się tablica informująca o tym, że Gogen dopuścił się pedofilii. Czy jest to sposób dobry? Nie wiem. Czy jest to sposób, który mógłby być rozpowszechniony? Moim zdaniem tak. Chciałabym świadomie decydować, czy oglądam dzieła tych artystów. Z drugiej strony wielu z nich po prostu uwielbiam. Nie wyspędzę się całego mojego zachwytu Caravaggiem tylko dlatego, że był on mordercą. Byłam tego świadoma od lat i z całą tą świadomością zaczął się mój zachwyt jego sztuką. I mogę to powiedzieć o wielu, wielu innych artystach, więc prawdopodobnie nie zrezygnuję z tego, ale uważam, że bardzo ważną rzeczą jest to, żeby mówić o tych artystach. I mówić o nich nie tylko właśnie przez pryzmat ich sztuki, ale mówić wprost. Wybitny artysta, bardzo, bardzo zły człowiek. Wydaje mi się, że to może w jakiś stopniu pomóc, chociaż nie wiem, czy jest to najlepszą metodą. Do niedawna moją metodą było to, żeby nie dawać artystom, którzy mają coś na sumieniu, zarobić, więc jeżeli właśnie wspomniany Polański wypuszczał nowy film, po prostu go nie oglądałam. Być może w ten sposób tracę sporo ze współczesnej kultury, ale taka jest moja decyzja. Natomiast nie mam pojęcia, jak to rozwiązać w przypadku artystów dawnych, którzy i tak i tak na tym bezpośrednio nie zarabiają. Mogę jedynie omijać instytucje, które ich wystawiają, ale nie wiem, czy wtedy bardziej ucierpi instytucja, która nie dostanie 5 euro z mojego biletu, czy ucierpi ja nie mogąc oglądać najsłynniejszych dzieł na świecie. Nie mam pojęcia, jak to rozwiązać, i jestem bardzo ciekawa, co wy o tym myślicie w jaki sposób powinniśmy mówić o artystach, którzy byli przestępcami, którzy byli napastnikami, którzy mają złe czyny na swoim sumieniu? Czy nie mówić o nich wcale? Czy mówić o ich sztuce i zaznaczać to, jakimi ludźmi byli? Nie mam pojęcia, ale myślę, że dyskusja ta będzie trwała w następnych latach i możemy na bieżąco obserwować, w jaki sposób się będzie rozwijać i być może u schyłku mojego życia dojdziemy do jakiegoś sensownego konsensusu. Nie wiem. Póki co... Podyskutujmy w komentarzach. Z mojej strony na dzisiaj to tyle. Jak już powiedziałam, jestem bardzo, bardzo ciekawa Waszych opinii, więc zapraszam do komentarzy. Zresztą zawsze zapraszam, tak jak do zostawiania łapek i subskrypcji, bo bardzo mocno mi to pomaga w docieraniu do nowych widzów i jestem za to ogromnie wdzięczna. Jak zwykle, zapraszam Was też na mojego Instagrama, na którym jestem trochę częściej niż tutaj raz w tygodniu. I widzimy się już niebawem. Cześć!